Witam w 6. odcinku Okiem Psycho, a dzisiaj porozmawiamy m.in. o dziwnym filmie Buddy, o dziwnym filmie Wuwunia, no i to, co wydarzyło się na konferencji Fame. Zapraszam. Chyba... Norek! Ej! Norek je ucho królicze, jak coś. Budda dodał dziwny film o wymownym tytule Jestem szantażowany. No i generalnie po obejrzeniu tego filmu teoretycznie na końcu podał jakieś konkrety, ale sam zabieg z wypuszczeniem tego filmu jest dość dziwny, bo to wygląda tak jak wtedy, kiedy Boxdel wypuścił swój film, zanim Wardenga czy tam Konopski wypuścił swój, czyli takie wybiegnięcie do przodu, żeby uprzedzić przeciwnika. No i niby przyznał się tam do kilku rzeczy, do kilku się nie przyznaje, mówi, że jeżeli coś wyjdzie, to będą to pomówienia, AI i inne rzeczy, ale nie wiem, jakoś tego do końca nie kupuje, bo to wygląda faktycznie jakby miał coś na sumieniu, czego się bardzo boi, co się nieuchronnie zbliża, więc okej, wypuścimy taki film, żeby nie było, że jak coś wyjdzie, to że nie mówiłem. Czyli generalnie sytuacja jest taka teraz, bo chyba dostał bardzo dobry feedback w internecie, że jeżeli coś na niego wyjdzie i nawet będzie to prawda, albo będzie w tym dużo prawdy, to i tak odbije piłeczkę, ej, mówiłem wam wcześniej, że wyjdą jakieś kłamstwa, pomówienia i tak dalej, nie słuchajcie tego, ja pierwszy wam o tym mówiłem, że tak będzie. Więc no nie do końca kupuję ten jego film. Zobaczymy, czy faktycznie coś wyjdzie. Sprawy niby są jakieś w sądzie, coś tam się toczy, jakieś postępowanie, ale tak jak mówię, całość wygląda co najmniej niezręcznie. To nie? No bo jak nie masz nic na sumieniu, to nie wypuszczasz takiego filmu, gdzie się wysprzęglasz z różnych rzeczy, a o innych mówisz, że dobra, tam było inaczej, tego nie było, tutaj na pewno podłożą mój głos, AI, różne technologie, więc to nie wierzcie i w ogóle. Dziwnie to wygląda, po prostu dziwnie. Poczekajmy na rozwój wydarzeń. Nie, tak się nie robi! A propos dziwnych filmów. Podobny film wypuścił Szalony Reporter, gdzie robi znowu swoją spowiedź, no i odnosi się do zarzutów Stanowskiego, bo w ogóle Stanowski miał nagrać film na Szalonego Reportera, do tej pory nie nagrał. I to szkoda, bo ja czekałem na jakieś złomowanie, na jakąś fajną potyczkę, tego nie ma. No i Szalony Reporter uznał, chyba się przypomnieć Krzyśkowi chce w ten sposób, no bo wiadomo, że Szalony Reporter jest łasy na zasięgi. No jest? No jest. No. On podburza mnie, on wszystko mi tu każe gadać, takie dziwne rzeczy, ja tak naprawdę nie uważam, tak? No ale żeby się klikało. No i generalnie wydaje mi się, że on chce się przypomnieć Stanowskiemu tym filmem, że ej, jak coś, to ja już ci odpowiadam na film, którego ty jeszcze nie wypuściłeś. Bo Stanowski możliwe, że zapomniał, bo Szalony Reporter nie jest tak ważną personą, taką wiarygodną, bardzo opiniotwórczą w sieci, żeby Stanowski brał go za priorytet. Powiedział, że nagra, no i cisza, i nie nagrał. No ale Szalony uznał, że okej, jak Stanowski na mnie filmu nie nagrał, to ja sam na siebie nagram. No i tam gada o tych swoich jakichś przewinieniach, znowu odbija jakąś piłeczkę od Stanowskiego. Stanowski chyba na to jeszcze nie odpowiedział, nie widziałem żadnego wpisu, więc czekam, no ale mam wrażenie, że Szalony Reporter sam prosi się o złomowanie i o tą uwagę od Stanowskiego. No a propos Stanowskiego i w ogóle Szalonego Reportera, to tutaj też się pojawia postać Wuwunia, który, no oprócz tego, że zaczął pracę w kanale sportowym, jak już wszyscy wiedzą, no to wypuścił bodajże wczoraj odcinek Pal Heist TV, w zasadzie cały poświęcony Szalonemu Reporterowi, taki dzisujący. Mnie zastanawia, czy on faktycznie był tak zdenerwowany i zirytowany na Szalonego Reportera. Dla tych, którzy nie wiedzą, 2 miesiące temu około Szalony Reporter puścił plotkę i opowiadał na swoich programach, że Wuwunio poprowadzi konferencję Fame MMA. Oczywiście tak nie było, no ale Wuwunio postanowił zemścić się, czy jakkolwiek to nazwać, pojechać na tą konferencję, sprankować wszystkich, że będzie ją prowadził, bo tak Szalony powiedział, no i cały godzinny odcinek Pal Heist TV to w zasadzie jest jeden wielki diss na Szalonego Reportera. I właśnie mnie zastanawia, czy faktycznie był tak zdenerwowany na Szalonego Reportera, czy po prostu content sam się nawinął. O, spróbuję zadzwonić do niego. Nie wiem, czy odbierze, bo teraz jest gwiazdą w kanale Zero. On teraz nie może się takim jak ja zadawać. A ja mam zablokowane konto, nie dodawałem konta. No to... To nie dzwonimy. Więc wracając do Wuwunia. Jestem ciekawy, nie zadzwonię teraz do Wuwunia, bo mam zablokowane konto. Update'u też wam pewnie nie wrzucę, bo to jest, nie jest jakiś ważny temat. Tak czy inaczej, obejrzyjcie sobie odcinek Pal Heist TV. Nie jest to lokowanie produktu, bo jest poświęcony właśnie całej tej sytuacji. No i Szalony Reporter znowu wyszedł na Farmazona. Robercie, czy cię to dziwi? Nikogo to nie dziwi. Najśmieszniejsze jest to, że opuścił tego lika, później przychodzili do niego goście na programy i gadali o tym, czy Wuwunio sobie poradzi, czy sobie nie poradzi. Zakładam, że Wuwunio pewnie miał przez to tyle wiadomości różnych. Ej, siema, prowadzisz konfę, gratuluję, albo weź mnie wkręć. I może stąd szedł ten cały pomysł na odcinek. Nie wiem, choć się domyślam. Tak czy inaczej, Szalony Reporter no nie ma znowu dobrej pasy. A miał dobrą pasę? No miał dobrą pasę, chyba ten film o MGP był dobry. Ale to nie można nazwać pasą. To w sumie początki konfliktu z Muralem, gdzie był postawiony w dobrym świetle. No to nie można tego nazwać pasą, można to nazwać wyjątkiem potwierdzającym regułę. No ale ja tam za Tomka trzymam kciuki, jak nie polityce, nie wciska swoich agitacji różnych, to można z nim nawet porozmawiać. Rzadko, bo rzadko, ale można.
A wiecie, kto nie wyszedł na Farmazona? Energo Beta! Zapomniał człowiek. Termomodernizacja z dotacją nawet do 135 tysięcy złotych. Także jak chcecie się ztermomodernizować, to tylko Energo Beta. Link w opisie. Zachęcam, polecam. Chociaż sam nie korzystałem, bo nie wiem, co to jest termomodernizacja, ale na pewno komuś się to przyda. Dobrze? Nie, jedź. Dawno nie było o Adrianie Ciosie, ale teraz aż sam się nasuwa na język. Otóż tydzień temu, w poprzednim odcinku, złomowałem Oświęcińskiego, no i trochę Ciosa i tak dalej, i tak dalej. No i co nastąpiło? Przed konferencją zadzwonił do mnie nie kto inny jak Adrian Cios, czyli wielka gwiazda Freak Fightów. No i mówi, że oglądał mój film. Spodziewałem się, że zaraz będzie, czemu mnie tam obrażasz, a on, oglądałem twój film, bardzo fajny film, i czy mogę użyć argumentów z twojego filmu na Oświęcińskiego? I ja byłem miły, jestem ogólnie miłym człowiekiem. Mogłem powiedzieć, że ty nie masz godności, przecież ja tam cię obrażam, ja tam pluję na ciebie na tym filmie, śmieję się z ciebie, a ty chcesz go używać, żeby... No ale tego, tak sobie pomyślałem, ale mówię, Adrianie, no oczywiście, że możesz. I jeszcze się mnie pytał, no dobra, a co jeszcze mógłbym powiedzieć na tej konferencji tego Święcińskiego? No to go też zbriefowałem. O briefowaniu jeszcze będzie. Zbriefowałem go, bo jestem miłym gościem, mimo że go nie trawię. No ale jak dzwoni po pomoc nieudacznik, no to mówię, dobra, no powiedz to i to. Jeszcze mu coś tam wygrzebałem. Jeszcze do mnie mówi, dobra, to wrzuć te zeznania Święcińskiego na Instastory, ja tam jeszcze cię przypromuję i tak dalej. Ja mówię, no dobra, jak chcesz, spoko. Warunek był taki, dobra, to chociaż udostępnij ten mój film, kogoś sobie go używaj, jak chcesz. Dobra, dobra, super, super, dzięki. No i to, co było na konferencji, każdy widział. No nic nie powiedział, nic nie użył. Były takie momenty, gdzie miałem wrażenie, że próbuje się wcisnąć, ale cała rozmowa była, no, stłamszony tam został. Zaczął tylko się błaźnić, że on każdego w MMA pokona i tak dalej. No generalnie nie użył nic, filmu też do siebie nie wrzucił, czyli zrobił kolejny raz z mordy dupę. Nie dotrzymał słowa, dlatego tu wspominam, żeby tak powiedzieć oficjalnie, że jebaćcie tym bardziej. A dobra, nie będę go wyzywał na walkę. Robię cię w sobotę, po twojej walce, jak cię spotkam, bo będę w Gliwicach. Nie, no żartuję, nie, ja taki nie jestem, nikogo nie będę rozjebał, ani nic. Ale generalnie zachował się niehonorowo, bo dzwoni do swojego wroga, uniżony. Mówi, że bardzo dobry film, czy ja mogę użyć, czy ja mogę. Mówię, no dobra, no, żal mi się go zrobiło. No to nie dość, że nie użył, to jeszcze nie wstawił jak obiecał, czyli typowy Adrian Cios. No i po prostu. Muszę się napić, muszę. Piję na tańszą wodę, widzowie. Oaza to może być twoja reklama. To tylko butelka, tak naprawdę z kranu. Przejdźmy teraz płynnie do konferencji Fame i to, co się na niej wydarzyło. No wszyscy wiemy, o czym będzie gadanie, czyli że Tyburski wjechał w Kasiusza. No i tutaj widać hipokryzję Fame MMA, bo zawodnicy są briefowani w ten sposób, żeby robili dymy. Oczywiście tam nie ma powiedziane, że uderz tego czy tamtego, ale generalnie zbierają później feedback z czatu i generalnie najlepszy panel, najlepsza para i tak dalej dostaje bonus pieniężny. Więc można powiedzieć, że zawodnicy są zachęcani sami do tego, aby robić patologię czy tam dymy. Pech chciał, że akurat to była pierwsza konferencja spod szydu Canal Plus. Canal Plus. I wydarzyły się takie rzeczy, no ale tak, transfer przeciwnego Kaczora, no też po to, żeby uratować kartę walk. Tyburski, który pokazał, że jak się komuś chce wpierdolić na konferencji, to się zrobi. On przebiegł 20 metrów, ochrona nie zdążyła zareagować, bo on faktycznie chciał coś zrobić, a nie tak jak wszyscy, że to chodź, dawaj, to dawaj, czekają tylko na ochronę. Czy to było spoko? No nie było spoko, bo no tam mikrofonem rozciął mu głowę. Aczkolwiek, czy Kasiusz sobie zasłużył? No zasłużył sobie, no jak szczekasz mordą, rzucasz takie obelgi, to bądź gotowy na to, że możesz dostać w papę, a nie siedzisz na kozaku, ręce założone, bo wiesz, że ochrona go złapie. Więc tutaj, to nie jest czarno-biała sytuacja, tu są odcienie szarości. Bo jeden prowokował, drugi dał się sprowokować, ochrona zawiodła, bardzo mocno zawiodła, no bo mówię, on przebiegł wszystkich ochroniarzy, cały stół konferencyjny przebiegł, zdążył wjechać z buta i jeszcze 2-3 ciosy zadać. Więc generalnie największą lipę powinni mieć tutaj ochroniarze. Sama federacja pozbyła się Tyburskiego, czy słusznie? No teoretycznie słusznie, no bo była rozcięta głowa, było wykluczenie Kasiusza, chociaż wydaje mi się, że pewnie jakby się uparli, to ten Kasiusz by wyszedł, bo tam ktoś kiedyś miał nos tam przestawiony przed walką i też wychodził. Takie sytuacje się zdarzają. Po prostu Tyburski jest kawał chłopa, wjechał dynamicznie, no i użył tego mikrofonu, co było no dosyć niefortunne. Ale teraz wieszanie psów na Tyburskim, no okej, trzeba to potępić, na pewno potępić nie, ale trzeba to skrytykować, bo mogła stać się komuś naprawdę krzywda. Ale to federacja sama zachęca do takich zachowań. Zresztą Canal Plus chyba zbriefowało federację, bo ostatni cage między zawodnikami już był bardzo family friendly, kulturalny i tak dalej. No i tutaj wyszło to, co mówiłem wcześniej, że Kaczor BRS nie jest takim naturszczykiem, tylko też mocno udaje dymi na siłę. To, co pokazywał na konferencjach, gdzie
gdzie się rzucał z łapami i tak dalej, rzucał przedmiotami, a to, co pokazał wczoraj na Cage'u, czyli da się być normalnym, wszystko sprowadza się do tego, że każdy kreuje swoją postać, swoją rolę, każdy chce dymić na siłę, żeby zapewnić sobie w przyszłości walki albo podbić oglądalność. Czy to jest spoko? Kaczor na razie robi karierę, ma swój pik, to też pewnie nie będzie trwało w nieskończoność, ludziom się to przeje albo po prostu przekroczy jakąś granicę i tyle. Co do Tyburskiego, kończąc już ten temat, nie mam tutaj takiego jednoznacznego zdania, czy zrobił dobrze, czy źle, ponieważ no dał się sprowokować, ale był prowokowany i to od dłuższego czasu, więc co? Trzeba jakoś zakończyć jakąś puentą. Więc taka jest puenta, że myjcie pęta. Więc kończąc odcinek, szanujcie rodzinę. Myślę, więc jestem. Początki i końce są najtrudniejsze, ale będziesz miał chociaż co powycinać. Ale przynajmniej, że skille podniosłeś przy mnie. No teraz odcineczki tak idą. Jeżeli chcecie mieć tanio i w miarę dobrze, tutaj sobie wrzucisz swoją nazwę na Instagramie, to do niego się proszę zgłaszać, do pana Roberta. No, czyli co? Czyli ten odcinek kończy za darmo, ta zalokowanie. Dobra, jakieś końcówkę, na koniec. Ja jutro wyjeżdżam do Krakowa, w sobotę widzimy się na gali, w niedzielę wyjeżdżam do Barcelony. To nie ma związku z niczym, po prostu chciałem się pochwalić. Nie no, pewnie będzie mnie mniej trochę w internecie. I nie wiem, czy wyrobię się, żeby nakręcić za tydzień Okiem Psycho. Zobaczymy. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, zostawcie komentarz, co o tym wszystkim sądzicie. Cześć, czołem. Nie powiem, kluski zrostałem, z jakichś gejowe. Nara.